Szanowni Państwo, rok teraźniejszy jest wyjątkowym, bo to jubileusz 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni. Przypomnę też, z czego mam ogromną satysfakcję, że początek dał Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, zakładając nasi przodkowie Towarzystwo Klaczy Zapisywania w Księgi Rodowodowe w Poznaniu. Szanowni Państwo, czegoś sobie życzyć, żeby nas omijały takie koleje związku, które miały szczególnie po roku 1939. Później konie się miały co prawda dobrze, ale związek niekoniecznie. I cóż, życzę wszystkim, żeby z tej okazji wszyscy mieli zdrowie, żeby ich działalność, szczególnie zwracam się do działaczy poszczególnych związków, żeby przynosiła im satysfakcję, żeby przez wspólne dobro mogli uzyskać także swoje oczekiwania. No i życzę na przyszłość, żeby ta hodowla koni, która przechodzi trudny okres, nie zawsze z własnej winy, żeby się rozwijała, żeby przynosiła wszystkim satysfakcję i tym, którzy żyją z koni, czyli dobrej ekonomiki, ale także wielu z nas ma dla własnej satysfakcji. Życzę zdrowia koniom i hodowcom. Dziękuję.